Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Bala, witam wszystkich bardzo serdecznie i tych najmłodszych malarzy, i tych trochę starszych. I bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać na drugim naszym spotkaniu. Dzisiaj przypomnimy sobie wszystko, co wiemy o światłocieniu, bo malując jakikolwiek przedmiot czy bryłę, musimy pamiętać o tym, że trzeba uwzględnić światło, cień i światło. Wtedy wychodzi to trójwymiarowe, przestrzenne i widać, że to jest bryła. Dzisiaj będziemy malować jabłko i na podstawie tego jabłuszka zaznaczymy właśnie cień. Jabłko przypomina kulę i dlatego będziemy nanosić cień własny, cień rzucany, bo wyróżniamy dwa rodzaje światłocienia. Cień własny, który przyjmuje ta bryła i cień, który odbija ta bryła, czyli cień rzucany. I to właśnie na przykładzie jabłuszka zaczniemy. Zaczniemy od podstawy. A malujemy farbami olejnymi, najłatwiej, najprościej. Musimy pamiętać o tym, że są zawsze dwa źródła światła. Jest źródło naturalne i źródło sztuczne. I jest jeszcze punktowe i jednorodne. Tutaj, w tym przypadku, światło będzie padać z prawej strony, czyli prawa strona jabłka będzie oświetlona. Tutaj będą półtony, a po lewej stronie będzie cień rzeczywisty. A tutaj jest cień rzucony przez ten przedmiot. Zaczniemy od naniesienia najciemniejszego koloru. Tego cienia. W naszym przypadku światło pada z prawej strony, czyli prawa strona będzie bardzo jasna. Tu będzie padało światło, czyli tu jest najjaśniej. W środku jabłuszka będą się znajdować półtony, a lewa strona jabłka to już jest cień rzeczywisty. Na palecie znajdują się w sumie podstawowe kolory, tak samo jak w tamtym odcinku. Podstawowymi kolorami był czerwony, żółty, niebieski, neutralny, biały, czarny. I tak samo tutaj mamy czerwony, niebieski, czarny, biały i żółty. I pomarańczowy właśnie robimy, znowu mieszamy żółty z czerwonym. Mamy tutaj pomarańcz. Rozjaśniamy za pomocą bieli. Oczywiście są to kolory bardzo, bardzo ciepłe. Wszystkie kolory, w których znajdują się żółty, czerwony, pomarańcz, to są kolory ciepłe. Jeżeli malujemy zawsze z natury, postawimy sobie jabłuszko przed sobą, czy jakikolwiek inny przedmiot, najfajniejszą, najlepszą metodą jest zmrużenie oczu. Jeżeli zmrużymy oczy, to wtedy widzimy, które miejsce jest najjaśniejsze, które miejsce jest najciemniejsze. Wtedy nie zrobimy błędu właśnie w światłocieniu. Bardzo dobrze widać właśnie, jak się zmruży oczy. Tu właśnie z prawej strony jest światło, z tej strony jest światło, pada, czyli ta strona jest oświetlona.
Tu znajdują się półtony, a tu jest cień rzeczywisty. To ciemne to jest cień rzucony. Zawsze jeżeli malujemy, cieniujemy, należy pamiętać, jaka jest bryła. Jeżeli jest to w przypadku jabłka, to jest kula, malujemy je ruchami okrężnymi. Jeżeli byłby to prostopadłościan, kwadrat, na przykład dom, wówczas malujemy pociągnięciami pędzla pionowymi. Walec malujemy, żeby wydobyć bryłę, malujemy ruchami półkolistymi. I w ten sposób wydobywamy bryłę, przestrzenność. Żeby nie wyszło to płaskie, właśnie od ruchu pędzla, to jest kula, więc malujemy ruchem półkolistym. O, w ten sposób. I zawsze należy jeszcze podkreślić właśnie ten cień rzucony, żeby wiadomo było, że ten owoc nie wisi w powietrzu, że on jest na jakiejś podstawie. I na tym przykładzie właśnie widać, stąd pada cień, to jest oświetlone, tu są półtony, tu cień rzeczywisty, tu cień rzucony. Dzisiaj malujemy farbami olejnymi, to są bardzo łatwe farby, dlatego że można nanosić kolor na kolor, nawet jeżeli nam się nie uda, wystarczy troszeczkę poczekać i nanieść jeszcze raz. To są farby kryjące. Na następnych spotkaniach porozmawiamy też o różnicach między farbami akwarelowymi, gwaszami, plakatowymi, temperami, olejnymi i akrylami. Niektóre to są właśnie farby wodne, a oleje, rozpuszczalnik musi być, czyli terpentyna, olej lniany, benzyna. Każde farby wymagają też innego papieru, różnej grubości papieru. Teraz malujemy na takim płótnie, kartka płócienna, olejne na blejtramie, na podobraziu. Akwarele wymagają zupełnie innej grubości kartki, innej gramatury, ale to już na następnych spotkaniach. I w ten sposób namalowaliśmy farbami olejnymi jabłuszko. Bardzo serdecznie zapraszam, żebyście w domu eksperymentowali sobie, postawili przed sobą jabłka. Bardzo efektowne są czereśnie, winogrona, tam jest mała bryła, dużo światła. Postawić proszę przed sobą, wziąć farby, zacząć malować, wyznaczyć sobie tylko źródło światła, jeżeli światło pada z prawej strony, więc z prawej strony owoc będzie podświetlony, z lewej strony będzie ciemny. I bardzo serdecznie zachęcam właśnie do eksperymentowania. Wiem, że maluszki bardzo, bardzo lubią mieszać kolory, łączyć kolory. Pięknie im to wychodzi, dorośli tak samo. Także bardzo ciekawa jestem efektów waszych prac. Proszę nadsyłać, jak coś namalujecie. I bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Do następnego razu.